Witam wszystkich, dzisiaj pokażę, jak hodować rzekotkę szmaragdową. A więc zaczynamy. A więc jak wiecie po tytule filmu, dzisiaj pokażę Wam, jak hodować tamto rzekotkę, czyli rzekotkę szmaragdową. No to może zacznijmy od tego, jak takie rzekotki wyglądają. Więc jak możemy zobaczyć, przeważnie są zielone oraz mają duże oczy. Oraz jak się patrzy na nie od przodu, to wyglądają jakby były uśmiechnięte. Na palcach posiadają przylgi, które pozwalają im chodzić po płaskich powierzchniach, na przykład po szkle. Ważna rzecz również jest taka, że nie powinno się ich dotykać, ponieważ mimo, że posiadają płuca, oddychają również przez skórę, dlatego ważne jest, aby ich skóry po prostu nie dotykać. Długość życia takich rzekotek to od 15 do 20 lat, czyli żyją naprawdę, naprawdę długo. Są aktywne głównie nocą. Dzień przeważnie śpią i przesiadują na takich różnych elementach wystroju. Moja podobała sobie tą półeczkę zrobioną z kawałka korka. Natomiast w nocy często chodzi po szybach, skacze i można ją wtedy obserwować, ponieważ w dzień przeważnie albo śpi, albo po prostu jest tak nieaktywna. No to teraz, gdzie takie rzekotki występują naturalnie? Więc naturalnie występują one w Australii i tam właśnie żyją w naturalnych warunkach. Natomiast również zostały sprowadzone na Florydę. Prawdopodobnie uciekły komuś z hodowli, a że tam jest ciepło, no to wiadomo, poradziły sobie, no i też tam żyją w niektórych miejscach. Skoro wiemy już o nich takie podstawowe informacje, no to teraz pora się dowiedzieć, jak taką rzekotkę należy hodować. I pierwsza rzecz, jaką pomyślimy, no to co takie rzekotki jedzą. A jedzą to co większość płazów, czyli różne owady. W hodowlach najczęściej są to świerszcze, karaczany, szarańcze i tym podobne. Kolejna ważna rzecz to terrarium. No i terrarium, jak możecie zobaczyć, jest takie. Jest ono dosyć duże. No i to akurat minimalny wymiar, ponieważ mogłyby mieć nawet jeszcze większe. No ale dla jednej akurat takie wystarczy. No i oczywiście basenik z wodą musi być, no i taką wodę należy, jak jest brudna, wymieniać. Kolejną ważną rzeczą są również rośliny, ponieważ żaby te lubią po nich skakać, no i również pomagają utrzymać wilgotność. Torf powinien być wilgotny, ale nie aż tak bardzo, ponieważ wilgotność to około 60-70%. Ponieważ rzekotki te nie pochodzą z tych najbardziej wilgotnych terenów, ale z takich bardziej suchych lasów, ale w pobliżu źródeł wody. Więc rośliny jak najbardziej, jednak nie należy robić też nie wiadomo jakiej dużej wilgotności. Wystarczy właśnie niższa wilgotność, ale basenik z wodą jest koniecznością. No i warto też różne patyki powkładać, różne takie rzeczy. No ja patyków tutaj nie dałam, ponieważ zrobiłam taką półkę, no i widzę, że bardzo chętnie z niej korzysta. I rzeczy do terrarium można kupić w każdym sklepie terrarystycznym, albo nawet zamówić. Rośliny to wiadomo, można kupić tak naprawdę gdziekolwiek, byleby sprawdzić, czy nie były pryskane, ponieważ wtedy no niekoniecznie będzie dobrze, ale jak kupimy ze sprawdzonego źródła, to mogą być nawet i spoza sklepów terrarystycznych. Takie półeczki, które zrobiłam, no to są z takiego specjalnego korka, który również można kupić w sklepie terrarystycznym. Torf to wiadomo, kupuje się kostkę i rozrabia. Natomiast basenik z wodą to może być cokolwiek. I kolejna ważna rzecz to temperatura. No i temperatura powinna być dosyć wysoka w dzień. Prawda, w nocy może spaść do 22, natomiast w dzień powinna być nawet do 35 w maksymalnym miejscu. A wreszcie terrarium powinno być nieco mniej, ale nadal nie powinno być to zbyt nisko. A i jeszcze jedna rzecz, czy można te żaby hodować w grupach? Odpowiedź brzmi tak, można je trzymać w grupach, ale należy pamiętać, że muszą należeć do tego samego gatunku. No i oczywiście terrarium musi być odpowiednio większe. W tym nie wiem, czy by mogły być dwie. Być może by mogły, ale musiałaby być jeszcze jedna półka tutaj. Jednak wiadomo, im więcej żab, tym większe terrarium.
No i to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Liczę, że w tym odcinku to tyle.